Dzień dobry. Czy pani tak bym widziało? Tak, chciałam to Lukas. Proszę sobie, bo dzisiaj się powiedzieć, czy chciałam ten. Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że pan tutaj jest w celach informacyjnych, ale jeszcze jakichś innych też? Mamy ograniczenie w ilości przyjmowanych petentów ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Czyli ile osób jednorazowo może wejść do urzędu? Jednorazowo do urzędu może wejść 8 osób. Wpuszczamy pojedynczo. Jeśli jest już limit wykorzystany, to reszta musi poczekać na zewnątrz. Przede wszystkim zaapelowaliśmy do naszych mieszkańców, ażeby w miarę możliwości wszelkie sprawy próbowali załatwiać w pierwszej kolejności telefonicznie za pośrednictwem platformy ePUAP bądź e-mailowo. Jeżeli jest konieczność naprawdę przyjścia do urzędu, to wtedy kasa działa normalnie, jak można zobaczyć. Dziennik podawczy również. Podanie można złożyć, nie ma problemu. Ruch jest zamknięty na wyższe piętra, ale ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste działają normalnie. Była taka prośba pana przewodniczącego, pana burmistrza, żeby mieszkańcy ograniczyli się do oglądania sesji przez internet. Jest to możliwe, sesja jest relacjonowana. Dziękuję. Jak wygląda pana praca? Czy coś się zmieniło z powodu różnych ostrzeń? Nie, na ten stan obecny nie. Jest dalej tak samo jak było. Nie mamy żadnych nowych zabezpieczeń albo co, nic nie mamy. Czyli normalnie roznosi pan paczki do domu? Do tej pory było, tak. Wita się pan z adresatami? No muszę, no nie mam wyjścia. A nie boi się pan troszeczkę? No na pewno, jest ta przestroga. Pusto, nie ma nikogo. No jak straszą, no to przyjdzie. Niektórzy zdecydowali się zamknąć swoje stragany ze strachu przed koronawirusem? Nie, ze strachu po prostu. No jak nie ma ruchu, no to siedzieć, ani złotówki nie zarobiono, no to tak się siedzi, bo się siedzi. No, jest nadzieja, że się coś sprzedą, ale zamiast sprzedać, to akurat jak nawet krupówki są puste, no to wiadomo, że nie sprzedamy. Szkoły zamykają, wszystko zamykają, no to i ludzie też się boją, nie? No, każdy się boi o siebie, o grypę, nie chce chorować. Myślał pan, żeby zwrócić się na przykład z prośbą do urzędników miejskich o odroczenie zapłaty dzierżawy chociażby za to miejsce? Na co musimy płacić, nie ma wyjścia. Nie wiem, żeby takie coś istniało, żeby my odroczyli. Tak, na co trzeba zapłacić. Podatek, ZUS, dzierżawę trzeba płacić? No niestety, musimy zapłacić. Jak nie zapłacimy, no to firmę zlikwidujemy. Tyle się skończy na tego interesu. Nikt się nie pyta, czy mamy, czy nie mamy, nie? To akurat musimy zapłacić. Ale może z powodu właśnie tej sytuacji będą jakieś ulgi dla przedsiębiorców? No, zobaczymy. Wszyscy odczuwają spadek i ten spadek nie jest, że tak powiem, na pewno niewidoczny, bo tak jak pani widzi, siedzi teraz jeden stolik plus drugi, więc mamy dwa stoły na całą karczmę. I tak się dzieje w sumie od początku tygodnia. Wiadomo, sezon się skończył chwilę wcześniej, aczkolwiek no im dalej w las, im więcej informacji o wirusie, to sytuacja się na pewno zaostrza gdzieś tam i tych ludzi jest coraz mniej. Ludzie, nie wiem, zamykają pensjonaty, zrzucają jakieś posty, które gdzieś tam namawiają do tego, żeby jednak zostać w domu, więc tak jak myślę, jest tych ludzi dużo mniej. Tyle. A pan się troszkę nie boi przychodzić do pracy? Wie pani co, no zdarzają się tutaj zagraniczni goście, więc różnie bywa, nie? Generalnie wiadomo, jest to jakieś ryzyko, no mamy ludzi też, którzy nawet dzisiaj pierwszy stolik były to osoby, że tak powiem, z Azji, więc na pewno jakieś to ryzyko jest, aczkolwiek no myślę, że jeżeli będziemy się stosować do jakichś normalnych norm i nie zgłupiejemy, nie będziemy panikować, to wszystko powinno być normalnie. Skąd państwo przyjechaliście? Z okolic Poznania. Nie boicie się tak jeździć po Polsce? Chyba na razie nie wpadamy w taką panikę, myślę. Bo tam w Poznaniu u was są już przypadki. Tak, coś słyszałam, że są. Czyli na jak długo przyjechaliście, no, i jak spędzacie w ogóle rzeczy? I chcieliśmy dzisiaj właśnie przyjść na Mądrzyckie Oko, ale no niestety
Jest zbyt duży wiatr, więc może jest dosyć niebezpiecznie. Zmniejszył się ruch troszeczkę, no bo i martwe sadzą się za co. Czy się wystraszyli, czy nie, wiem, więcej paniki się robi, ale poza tym to trzeba jakoś przeżyć, przecierpieć cyćku. A wy się nie boicie zabierać turystów? Co się go mamy bać? Czego? Co nas mamy zabrać, to i nas tak zabierę i tak. A jakieś środki dezynfekujące macie może? Nie używamy. My kąpimy się, myjemy się w domu i resztę poza tym tak było, tak jest. Skąd przyjechaliście? Z Anglii. Nie baliście się troszkę podróży? Podróży nie, ale boimy się powrotu chyba. Jest trochę strach, czy nie będą odwołane loty. A samego pobytu w Zakopanem? Nie, w ogóle, bez paniki. Jak wygląda sytuacja w Anglii? Nie ma paniki, to znaczy ludzie wykupują rzeczy, prawda, ale nie ma takiej paniki, żeby zamykać szkoły, żeby odwoływać jakieś masowe imprezy. A ile osób jest zarażonych? Nie mam pojęcia teraz, naprawdę nie powiem, bo nie śledzę tego. Ojej, a gdzie pani dostała taki kłyn? No, nasz szef bardzo myśli o pracownikach i każe nam psikać 10 razy nawet w ciągu godziny.